Kuriergram.pl. Dzień dobry, Kuriergram.pl. Kuriergram.pl. Dobra, kolejny na bosaka na początek. Hej, witajcie, Krzysiek Goroń z Gram.pl. Dziś jest specjalny dzień dlatego, bo rozwozimy Gwiezdne Wojny naszym klientom, kilku wybranym, przebrani za postacie z sagi. Jestem Jedi, nie wiem czy widać, obok mnie jest szturmowiec, gdzieś tam z tyłu, o, tu jest Vader. I w samochodzie czai się kilka innych postaci. Witaj! Jesteś Krzysiek? Słuchaj, gra na ciebie. Spodziewałem się. Kto jest twoją ulubioną postacią? Darth Malus. To? Darth Malus. Skrócie. Pan się ma sobie za długo czekał na to. 4 lata. 4 lata czekałem. Odkąd pierwsze informacje się tylko pojawiły. Tak. Z początku. Jedziemy właśnie samochodem. Jeśli nie zauważyliście, to jest van, w którym siedzi 6 przebierańców, licząc z 60-kilowym droidem z tyłu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Byliśmy pierwszego klienta, śmigamy do kolejnego na naszej liście. Przy okazji dorabiamy jako urząd skarbowy, także dokumenty na stół. Czy wiesz, kto jest twoim ojcem? Pan Andrzej. Ja jestem twoim ojcem! Głupia sprawa. Okazało się przed chwilą, że byliśmy w złym bloku i o mało co nie wręczyliśmy gry komuś, kto nie czekał. Do kogo przyszliście? Co? Do kogo przyszliście? No, do kogo? Jesteśmy z Gram.pl, kurierzy. Mamy specjalną przesyłkę dla ciebie. Kto jest twoją ulubioną postacią? Czubaka. Iwani? Tak. Tak. Mój film. Witaj! Mamy dla ciebie grę, z racji, że jesteś naszym szanowanym i VIP klientem. Dziękuję bardzo. Naprawdę jestem po wielkim wrażeniu. Rozumiem, że siadasz teraz i grasz od razu, tak? Niestety nie, bo Early Access dopiero o 13 się zaczął dzisiaj, ale jeszcze mnie wlosowali.
No, że ci się podoba i doceniasz to, że się wtoczyliśmy tutaj w tym samym stroju. Trochę się zdziwiłem. Kto jest twoją ulubioną postacią z Gwiezdnych Wojen? Ten. I'm your father. Jeśli nie wiem, chcesz sobie zrobić z nami zdjęcie, coś w tym stylu, spoko. Wiesz, to byłoby dobre, tylko niech tam ojciec wiecie. Kuriergram.pl. A to jest przesyłka. Gra dla pani z Gram.pl. Już może pani dzisiaj zacząć grać. Pani gra, tak? Czy dla kogoś? Mhm, no ja. To jest ulubioną postacią pani. Nie. Zapraszamy do wspólnej kwoty. Dobra, nie chcesz robić zdjęcia z nami? Znaczy chciałem, ale nie chcę aparatu. Nie masz aparatu. Nie masz aparatu, dobra. Nie masz. Nie masz kumulce? Niestety, ale rozbudowane jest. Drogi. Nie mam aparatu. Czy jest w tym kraju ktoś, kto ma aparat? Akurat czegoś takiego. Niech moc będzie z panią. Jak widzicie za moimi plecami, akcja zakończyła się sukcesem, chłopaki już się pakują. Widzieliśmy kilka bardzo fajnych reakcji na nasz pomysł. Mam nadzieję, że naprawdę wszystkim się podobał. I mam nadzieję też, że jesteście gotowi na to, co nadchodzi, bo w naszych głowach już rodzi się kilka innych fajnych idei na przyszłość. Dzięki za uwagę, hej, cześć.